Cześć, witam was bardzo serdecznie, kochani. Dzisiaj kolejny odcinek przygód dzielnego Zambi. I tam jest znów, jak widzicie, znowu mnie wyrespiło w tym miejscu. I zadanie na dzisiaj, ruszamy główny wątek. Przeszukaj dwie stacje benzynowe i przynieś dwa kartony z sokiem. Dobra, bierzemy to. Tylko nie wiem, czy mamy tu wóz, którym możemy pojechać. Kurde, wozu tu nie będziemy mieć. Dobra, tu będzie wóz. Kurde, życia mam mało. Nie chciałbym furii używać tako. Dobra, tych mamy załatwionych. Jakie mamy bronie? Oddalę się może. Kurde. Tam jest szczętki. To nic zbytnio nie dało. To nic zbytnio nie dało. Tamten dalej jest zwłoki? Tak, tam dalej zwłoki je. Musimy jakoś sobie z nim poradzić tu. Kurde, obalił mnie. Dobra, wstawaj szybko, wstawaj sam. Biegnij! Kurde. Już sobie tak z nim poradzę. Okej. Co tu? Przeszukamy sobie tu najpierw wszystko. No dobra, napij się. Za 5 dolców to tam. O, ale mi się kichać chce. Przepraszam. Dobra, mamy soki. O, jeszcze 4 koła zgarnęliśmy. Kurde. Dobra, weźmiemy sobie to. Mamy konserwę. I teraz te soki. Gdzie mamy z tymi sokami? Może przejdę se tędy. O ile tu jest bezpiecznie. Ale chyba tak. Dobra. Tu soki mam. Jakaś skrzynka. Dobra, jeszcze tutaj widziałem portfel. To sobie po niego pójdziemy. Kasa zawsze na propsie. O. Zbierajmy wszystko, nawet mydło nam się przyda. Kierownica jest po tej stronie, dobra. I jedziemy na drugą stację. Dobra, olewamy wszystkich wokół. Dobijemy go, jak będziemy wracać. Dobra, tu będziemy mieć misję poboczną, ale to też ją weźmiemy, jak będziemy wracać. Tu będziemy mieć drugą misję poboczną. Przejeżdżam sobie ich. Kurde. Na molni. Dobra, jedziemy na tę stację. Bez żadnego pitu. Kurde, ale za mnie pirat drogowy. Ale fajna wyspa, chciałbym się znaleźć kiedyś na takiej wyspie, na pewno kiedyś na nią pojadę.
I tu mamy stację benzynową i tu ich trochę jest. Ale po czwary, co? Tu może użyjemy szału. I skończył nam się szał. Ach, trafił mnie. Podbiegamy i lejemy w papę. Biedak. Jeszcze tam bym do niego podskoczył. Kurde, ale nie wejdziemy tam. Musimy coś wyłączyć. Tylko nie pamiętam, co tu się wyłączało dokładnie. Tam, szczerze, tam nigdy nie byłem, to może mi się przejść. Tak tylko na górkę wejść. Co tam jest z drugiej strony? Aha, dobra, tu jest zejście na plażę. Tu może kiedyś tam pójdziemy. Ten teren na razie sobie zostawiamy. I ruszamy z głównym wątkiem. Nasz dzielny Sam B męczy się, kurde, biegnąc, no. Stacja benzynowa przy tunelu. Dobra. Co do diabła? Dobra, ktoś jeszcze. Tam mamy zbira. O, tutaj jest. Tu jest skrzynka, otworzymy sobie ją. Ale dalej nie mamy tego wyłączonego. Musimy tyrać się naokoło, musimy go pokonać. Musimy niestety tędy przejść. Teraz jak mam ten skill, że mogę ich normalnie... Wow, oj, poleciał. Jak mam ten skill, że mogę ich na przykład... tak taranować, to nic nie jest straszne. Mogę sobie przebiec na 10 i wszystkich staranuję. Kolejny zbir. Tylko że tu nie mamy zbytnio jak uciec. Znalazłem się na dachu. Aha, bo tu skrzynka jest. Dobra, tylko po to. Wow. Leżeć. Dobra, głowę ma zmiażdżoną. Kurde, to nie będę miał jak uciec. Skocz tam. Kurde.
Kurde, nie. Tak się nie bawimy, nie? Kurde, dostałem, no. Zapędził mnie w kozi róg. Jeszcze do mnie podchodzi. Ale się brzydal. Dobra. Pobiegamy sobie z tą bronią. Ach, kurde. Moment zaskoczenia. Tam jest jeszcze jakiś frajer. Tu musimy chyba coś otworzyć. Kurde, kolejny zbir. Serio. Niebezpieczna sikiera, dobrze przeczytałem? Ta. Molej po sprawie. Płoń się, gnoju. Dobra, mamy expa. Latarkę jeszcze włączę. Się chyba sama wyłączyła. Albo ja przez przypadek kliknąłem. Gin, gin, gin! Dobra, zmiażdżyliśmy mu czachę. O, może sobie ponaprawiamy. Niby coś włączyłem, ale jednak nie. O kurde. Ile ja mam kasiury w ogóle? Magnes. Zdejmujemy wieko. Ale to dalej tam jest. Co ja mam zrobić teraz? No to chyba wskoczyć. Tak, wskoczyć tam miałem. No ja tam lepiej nie wchodzę, co? Podejdź, gnoju. Oni tu wchodzą? Czym ty się nie wykrwawi na śmierć? Teraz będzie mnie gryzł. Dobra, leży. O, portfel. Tu był chyba jeszcze jeden energetyk. Nie, jednak nie. O, no. Alkohol za to. Są rzeczy ważniejsze niż alkohol w życiu, prawda? Dobra, pojedliśmy. Napiliśmy się. Kurde, nie biorę tego. Robimy włam. Pyk. No w tej misji już coś się dzieje. Aczkolwiek jak ja mam teraz stąd wyjść? Powiedzcie mi, jak ja mam stąd wyjść?
się tym rzucało? Aha, dobra. Najpierw sobie otworzymy tu. Weźmiemy ten sok na wszelki wypadek. No, tu go jebniemy pod drzwi. To tu nic ciekawego w sumie nie ma. Jakaś lampa. O, owoce, dobra. Ale ja już mam fulla życia, więc... Kurde, pusto. Pusto w kasie. O, tu mam więcej soków. Przytrzymuję blokadę. Zaraz tam wyjebie pewnie 30. Tam mamy swojego łazarza, którym przyjechaliśmy tym czerwonym. Tym, bo się dymi. Ile ja tego mam w ogóle wziąć? Przynieść dwa kartony, tak? No, jakaś misja poboczna, ja nawet nic nie brałem, widzicie? Dobra, ale bierzemy to na szaber. Chyba na habę. I wskakujemy do samochodu, mamy już dwa kartoniki. A, już mnie gonią. A w lusterku chuja widać, tak naprawdę chuja widać w tym lusterku. Okej, wracamy. Ten dalej tu stał. Weźmiemy sobie tą misję poboczną na następne odcinki. Patrzcie, patrzcie, ten już uzbrojony. Hardy zawodnik. I po pysku mu. Tak, kasę ma. Leż, gnido. I bullet time. Hey, we need to talk. Found some wheels. Could you see... Dobra, bierzemy. Ale kija baseballowego nie będę chciał. Dobra, będziemy musieli tam wejść chyba. Na tym będzie polegać to zadanie. Włączymy sobie dalej główny wątek. I wracamy do naszej fury, do naszego łazarza. Odpalaj ten silnik. I jedziemy. Wychabiliśmy dwa soki z dwóch stacji benzynowych i wracamy do naszego punktu. Kurde, kobieto, ty się nie boisz? Coś twój tam mąż, no. Nawet nie czytam. Dobra, tak. Aha, to... Jezu, teraz mam to robić? Dobra, zrobimy sobie jedną misję poboczną, ale to będzie chyba pułapka. A nie, dobra. Dobra, biegną. Co, mam ich chronić? Dobra. Główki się posypią. Come on, następni. Aha, dobra. Nie, on tak cały czas... Dobra, i teraz pewnie będę musiał ich eskortować jeszcze. A. Ona coś do niego gada, a ten ma wyjebane, nie?
O, dobra. Dobra, dzięki. Dzięki, ludzie. Naprawdę dziękuję za taką pomoc. Zrobiliśmy po prostu dobry uczynek za nic, tak? To się ceni. Uuuu, się zapatrzałem w inną stronę. Coraz gorzej się tym samochodem kieruje, wam powiem. I wracamy na nasze dzielnice. Wow. Kurde, coś ich tutaj teraz ostatnio nasrało. Kurde, na mojej dzielnicy robi się niebezpiecznie. Puszczaj mnie! Dobra, gdzie mam te soki dać? Jaką misję mi pokazuje? Czemu tam? Czekajcie, czekajcie. Dobra, ale... Przeszukaj dwie stacje benzynowe i przynieś dwa kartony z sokiem. Dobra, ale przeszukałem je przecież. Gdzie jest ten cały Simons? Mnie jeszcze nie było, chyba. To jest jakieś przejście na arenę, szybka podróż. W sumie nie byłem tam jeszcze. Albo... A nie, dobra, pomóż. Komuś tam, nie będę im pomagał. Tutaj byłem. Dobra, mam dwa kartony z sokiem i gdzie z nimi mam iść? No weź je. Aha, dobra, okej. Mam iść po prostu tędy. Nie, tu... Gdzie ja mam z nimi iść? Aha, dobra. Czyli dobrze wykonaliśmy to zadanie. Jeszcze mamy pogadać z głównym szefem, tak jakby. Kurde, ja nie chciałem wejść. No. Jezu. On mi sam to odkłada. No. Dobra, mam to. On sobie nawet biegać nie umie, nie? Jezu, masakra, co za leń gruby. Bierz to. Dobra, mamy to. Ale Simons jest u góry chyba. Aha, dobra. Nie wiedziałem, że na drzwiach jest coś takiego, że mogę sobie drzwi otworzyć, nie? Dobra, bierzemy, bierzemy.
Bierzemy, tak, Beweks. Dziki szał. Jeszcze sobie pozbieramy tutaj rzeczy. O, ten nam może koktajl Mutowa zrobić. Ale na tym poziomie to już nie jest to samo przecież. Zobaczymy, co ma handlarz. Dobra, nie ma tak naprawdę nic, co mogłoby nas zainteresować. Bardziej... O, tutaj coś znajdziemy. O, nawet nie wiedziałem, że tu jest szafka. Dobra, więc w takim razie tym akcentem będę już kończył. Zapraszam do oglądania następnych odcinków serii The Thailand. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć? Zapraszam was na mój fanpage na Facebooku Ryoko Life oraz na Twittera, także Ryoko Life. A jeżeli chcecie pomóc mnie w tym, co robię, to zapraszam na mojego Patronite'a. Oczywiście wszystko będzie w opisie filmu. I co? Miłego poniedziałku życzę, więc trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!